Prosto z Sejmu, w czasie ciężkiej pracy poseł PSL-u i doktor od gęsi, Eugeniusz Kłopotek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówią, że na świętego Marcina musi być smaczna gęsina, tak panie pośle? Tak. Obiecujemy więc, że za kilka minut ci, którzy wytrwają z nami do końca, poznają sekret dobrej gęsiny, przepis na dobrą gęsinę, a na razie przepis posła Kłopotka na dobrą rekonstrukcję rządu. No przede wszystkim czas najwyższy, żeby ten spektakl zakończyć, bo właściwie zajmujemy się tym, albo politycy koalicji rządzącej za państwa pośrednictwem zajmuje tą sprawą obywateli już prawie miesiąc, a przecież pani premier powiedziała, nie gadać, tylko rekonstruować, a tu z tego wychodzi, pewnie nici wyjdą, zobaczymy. To jak rząd nie rekonstruuje, to teraz poseł Kłopotek będzie rekonstruował. Kiedy Platforma szykowała się z PSL-em do rekonstrukcji, pan wtedy mówił, że największym szkodnikiem w rządzie PO-PSL jest minister Rostowski. Kto dzisiaj jest największym szkodnikiem rządu PiSu? Znaczy, ja nie chcę tutaj indywidualnych cenzurek stawiać poszczególnym ministrom, ale generalnie rzecz biorąc, ja patrzę na to z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa nas, Polaków, mojego również, mojej rodziny. To, co wyprawia Macierewicz, to niestety budzi strach. Do zmiany? Ale absolutnie tak. I oczywiście dużo wątpliwości jest wokół pana ministra Waszczykowskiego, jeśli chodzi o sposób prowadzenia polityki zagranicznej. Natomiast wie pan, czy tutaj w tych resortach, nazwijmy to wewnętrznych, jeden czy drugi będzie, czy trzeci będzie, czy połączą, czy podzielą, z punktu widzenia nas, Polaków, nie ma to większego znaczenia. Ale kiedy doradzał pan głęboką rekonstrukcję rządowi Tuska, mówił pan wtedy tak, my chyba przestaliśmy czuć bluesa, naród żyje zupełnie czymś innym. Myśli pan, że dzisiaj naród żyje czymś zupełnie innym i rząd Beaty Szydło stracił czuć bluesa, przestał czuć bluesa? Nie, właśnie, że naród żyje 500+. Zdecydowanie, kiedy dopóki jest z kieszeni nie ubywa, to rządzący mogą hasać po wszystkich frontach, póki co tak robią. Natomiast przyjdzie taki moment, przyjdzie, no bo nie można w nieskończoność zadłużać państwa i przerzucać wszystko na barki przyszłych pokoleń. No ale mamy nowy front, który się szykuje w Sejmie, zwierzęta, ustawa o zwierzętach. Czas uwolnić psy z łańcuchów? Proszę pana, kiedyś, kiedy ja mówiłem, opanujcie się troszeczkę z tą ustawą, bo nie wyobrażam sobie, jak puścimy wszystkie psy luzem, prawda? Co się będzie działo w Polsce, również na wsi, nie tylko. Ale te psy nie mają być luzem, one mają być w kojcach, tylko że nie na łańcuchu. Nie, zgadzam się. W kojcach, proszę bardzo, możemy to zrobić, tyle tylko, że się obawiam jednej rzeczy, że nie zawsze się pilnuje takiego czworonoga, żeby w tym kojcu pozostał, ale chociażby z winy dziecka. PSL zagłosuje za tym rozwiązaniem? Uwalniamy psy z łańcuchów? Powiem tak, będziemy głosować nad niektórymi rozwiązaniami na plus, ale na przykład nie ma mojej zgody, osobistej zgody, mimo że nie prowadzę tej działalności gospodarczej, na likwidację, jeśli chodzi o zwierzęta futerkowe, bo to oznacza utratę miejsc pracy dla kilkudziesięciu tysięcy obywateli naszych, a inni i tak to przejmą poza naszymi granicami. Platforma mówi, zróbmy to, ale za 4 lata, z takim vacatio legis. Wie pan, ja nie lubię takiego odkładania w czasie. Twardo nie dla likwidacji hodowli zwierząt futerkowych. A co ze zwierzętami w cyrku? Czerwone światło dla nich, ta ustawa przewiduje. Zgadzam się. Tutaj się zgadzam. Uważam, że to jest niehumanitarne. Panie pośle, po co PSL chce wystawiać kandydata na prezydenta Warszawy? Nie, na razie Jakub się sam wystawił. Jakżeż to? Władysław Kosiniak-Kamysz, wasz prezes, mówi, że to jest poważny kandydat. Nie, ale jeszcze raz podkreślam, zdajemy sobie sprawę, a przecież mamy doświadczenia z naszym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że to był niewypał i dlatego ostrożnie. Czyli co, nie wystawiać i pokazać, że chcecie zjednoczonej opozycji i warto postawić na wspólnego kandydata w Warszawie? Nie ma jeszcze na dzisiaj decyzji. Ja osobiście bym tak od razu tutaj naszego kolegi rzecznika na straconej pozycji nie stawiał. I jednocześnie, pan mu wróży sukces, panie nie, pośle? W tym kontekście, żeby go nie spalać od samego początku. No tak, ale pamięta pan, ile mieli kandydaci PSL-u w Warszawie w wyborach samorządowych? Zero ile? Danuta Bodzek, 0,52, no, Janusz Piechociński, 0,48. Tak jest i dlatego ja mówię to, oczywiście mówię, kolega Jakub sam się zgłosił póki co, nie jest to decyzja partii. I zobaczymy, czym to się wszystko skończy. Jest jeszcze trochę czasu. Panie pośle, niedzielny handel to będzie taka skórka od banana, na której poślizgnie się rząd Prawa i Sprawiedliwości? No już ma problemy z tym, bo chociażby apel
Konferencji Episkopatu Polski. Ja z tym problemów nie mam. No, związkowcy są niezadowoleni, bo chcą czterech niedziel wolnych od handlu. Będą klienci niezadowoleni, no bo będą sklepy zamknięte. No to być może ten kompromis trzeba znaleźć. PSL pomoże? Prawo i Sprawiedliwość obiecało, że we wszystkie niedziele będzie zakaz i ja trzymam się tej obietnicy i ja pomogę. I pan tak jest za. Absolutnie. A dlaczego nie taki kompromis? Dwie niedziele bez handlu w miesiącu, ale nie pokazujemy, które dwie niedziele i każdy sklep sobie wybiera, w tę albo w tę pracuje i zawsze któryś jest otwarty, klienci zadowoleni. Jeden z hierarchów kościelnych powiedział kilka dni temu, to tak jakbyśmy mieli przestrzegać tylko co drugiego przykazania z 10. No ale jedni chcą, a inni nie chcą. Trzeba jakoś pogodzić dwie strony. Nie da rady. Ani jedna strona nie będzie zadowolona, ani druga. W związku z tym my będziemy zgłaszać poprawkę, mianowicie taką, żeby przynajmniej do godziny 14 w niedzielę sklepy były zamknięte, żeby można spokojnie pójść do świątyni, następnie zjeść z rodziną obiad, a później, proszę bardzo, i będziemy też popierać taką poprawkę, która zmierza do tego, żeby za tę pracę popołudniową było solidne wynagrodzenie. Jeśli te poprawki padną, ja nie mam żadnych wątpliwości, głosuję przeciwko tej propozycji, że tylko dwie niedziele, będę głosował za całkowitym zakazem pracy w niedzielę. PSL chce nam zafundować pożegnanie z przestawieniem zegarków, ze zmianą czasu, tyle, że wasz pomysł na razie jest odłożony w czasie. Ale niewiele będzie z tego wyszło. Będzie procedowany, z tego co słyszałem. I powiem panu szczerze, mimo że już trochę, już prawie tydzień, nie? Tydzień mija prawie. Mhm. Od zmiany czasu. Ponad tydzień chyba nawet już. To nadal nie mogę się dobrze przestawić. No tak, ale jeśli my nie nastawimy się na czas zimowy, jak na przykład Niemcy, to ludzie, którzy pracują przy granicy, będą mieli kłopot jeżdżąc za granicę i tam będzie inny czas, mówią ci, którzy nie chcą tej zmiany. No, są tacy, którzy będą niezadowoleni, ale zdecydowana większość Polaków jest za tym, żeby czasu nie zmieniać. Niech już będzie równo przez cały rok. Panie pośle, ma pan poczucie, że praca w Sejmie, pana praca ma dzisiaj sens? Właściwie moje motywacje do takiej energicznej, owocniejszej pracy w Sejmie niestety wygasły. No pan jest ciągle w opozycji. Czy pan jest partii rządzącej czy opozycyjnej? To pan zawsze w opozycji. Ale wtedy, wie pan, kiedy byliśmy wspólnie z Platformą Obywatelską, to mimo że niekiedy byłem krytycznie nastawiony do poczynań Platformy bądź mojego kierownictwa, to od czasu do czasu, przepraszam, wyszło na to, że miałem rację, no chociażby ze słynnym wiekiem emerytalnym. Natomiast powiem panu tak, szczerze powiem, że ratuje mnie praca poza Sejmem, bo jak pan wie, póki co zarządzam zakładem doświadczalnym Instytutu Zootechniki. I do tego zmierzamy, gęsią. Jasne, tylko że już kilka lat temu mówił pan, ja już do polityki się nie nadaję, nerwy mi puszczają. Tak, i pierwszy krok zrobiłem w 2012 roku, kiedy powiedziałem, kończę z zawodowstwem poselskim, idę do normalnej pracy. W końcu jestem z wykształcenia zootechnikiem. A teraz skończy pan z Sejmem? Po tej i kadencji wszystko, Sejmu? Powiem panu tak, że ja wiem, że niektórzy mówią w polityce, nigdy nie mów nigdy, ale praktycznie rzecz biorąc nie znajduję w sobie motywacji do kolejnego kandydowania. 5 kadencji, 20 lat wystarczy. To obiecaliśmy naszym słuchaczom i widzom tę gęsinę na świętego Marcina. Pieczemy? Jak pieczemy? Powiem tak, ja chętnie zjadam. Bo w moim zakładzie najlepiej piecze gęsinę pani, która jest kierownikiem działu administracyjnego, pani Urszula Zaręba. I nie wierzę, że pan nie zna sekretu na dobrą gęsinę. Zaraz powiem. Dyrektor musi to wiedzieć. I bardzo dobrze piecze również moja zastępczyni, nazywana matką gęsi białej kołuckiej, pani dyrektor Halina Bielińska. Co mam tam zrobić z tą gęsią, panie pośle? Generalnie, pierwsza podstawowa sprawa. Minimum 3 godziny. To jest 3 godziny nam czekać? Minimum 3 godziny pieczenia. Oczywiście jabłuszka do środka, zioła do środka i na początek, przynajmniej tak jak ja to widzę i tak jak ja podpatrywałem moje panie, to najpierw idzie na gdzieś 200 stopni Celsjusza temperatura, a później schodzimy, przepraszam, do około 150, ale 3 godziny to jest minimum. No to smacznego. Trzeba uważać, żeby po prostu nie wysuszyć gęsi. A naprawdę nie bójmy się tego smaluszku. Smalec gęsi ma tyle nienasyconych kwasów tłuszczowych, ma izomery CLA, bardzo prozdrowotne i antycholesterolowe. Trzeba uważać, żeby nie wysuszyć gęsi, mówi tak jest. Doktor, dyrektor, poseł Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękujemy, pozdrawiamy z Sejmu. Pozdrawiam i smacznego życzę.